Cześć moi drodzy, witam was serdecznie, Oberstrajk, kanał od gracza dla graczy. Witam bardzo gorąco, dlatego że dzisiaj pomówimy, pogadamy sobie o najlepszych niszczycielach siódmego tieru. I tak jak w poprzednich materiałach, podzielimy to oczywiście na okręty drzewkowe, trzy najlepsze, i okręty premiowe dostępne w grze, też trzy najlepsze. I co najważniejsze, będzie to subiektywna opinia, czyli moja, ale uważam, że tak po części na pewno większość z was powinna się ze mną zgodzić. Jeżeli nie, to oczywiście zapraszam serdecznie do dyskusji w komentarzach pod materiałem. Oczywiście, jeżeli nie oglądaliście poprzednich materiałów, to omawialiśmy już najlepsze krążowniki i pancerniki siódmego tieru, ale także już wszystkie klasy okrętów szóstego tieru zostały zrobione, czyli łącznie lotniskowce, okręty podwodne, krążowniki, niszczyciele i pancerniki. Wszystkie linki, wszystko macie w playliście. Zapraszam serdecznie, dostępne dla was. Nie bez powodu też jesteśmy dzisiaj na porcie startrekowym, dlatego że raz, że chciałem pokazać, że całkiem fajne wydarzenie wkroczyło do World of Warships. Dwa, że dodatkowo widzicie też Le Hardy, dlatego że jest to okręt obecnie zaliczany do premium, dlatego że jest we wczesnym dostępie w ten sposób, ale będzie drzewkowy. Ale ja go nie omawiam. Nie biorę go pod uwagę, dlatego że jeszcze może się coś tam w nim pozmieniać. Tak naprawdę gdzieś za 3 miesiące, może za 4, będzie można powiedzieć, czy on jest fajny, czy nie. Być może na początku ktoś będzie miał na nim efekt wow, a potem wejdą jakieś zmiany, wejdą jakieś inne okręty, wejdą zmiany mechaniki i to się spowoduje, że no to nie bardzo będzie grało. Bądź odwrotnie, będzie straszny, okropny, a potem stanie się fajny. Tak też na początku Le Hardy jest nieomawiany. Oczywiście, jeżeli chcecie materiał o francuskich najnowszych niszczycielach, dajcie znać w komentarzach. Pochylę się z wielką chęcią nad tematem. Ale my już nie przedłużajmy, bo wstępu wyszło dobre ponad 2 minuty i pora przejść do konkretów, czyli najlepsze trzy okręty drzewkowe, trzy niszczyciele drzewkowe siódmego tieru. Zapraszam. Okej, moi drodzy, dosłownie po amerykańsku, jesteśmy przy amerykańskim niszczycielu, który zajmuje honorowe trzecie miejsce, taki można powiedzieć brązowy medalista na siódmym tierze wśród niszczycieli drzewkowych Mahan. Dlaczego on? Dlatego, że jest konkretnym niszczycielem, ma swoje zalety, ma kilka wad, ale zrobiony, tak jak na przykład ja wam go polecę, według mnie będzie się sprawdzał. Przejdźmy do tego, co Mahan posiada w sobie. Rozmieszczenie pancerza to w ogóle przy niszczycielach będziemy sobie pomijać. Żywotność 14 tysięcy z groszami. Można to poprawić. Tutaj akurat na 10-punktowym dowódcy nie jest to zrobione. Artyleria, moi drodzy, 5 pojedynczych 127. Zasięg 11,7. No i strzela co 3,3 sekundy, więc dosyć sprawnie. Tak jak mówiłem, zasięg prawie 12 km, OB-kami zadajecie 1800, PP-kami 200, tak też jest. Troszeczkę tych obrażeń, ale co najważniejsze, możecie się odstrzeliwać i będziecie zadawać obrażenia. Przednie wieże są, że tak powiem, opancerzone. Na tylnie musicie tutaj uważać, dlatego nie są one opancerzone. Tak też uwaga, uwaga na to, co robicie. Przejdźmy, moi drodzy, jeszcze do torped, dlatego że tutaj już jest konkretnie. To jest, tutaj mamy 9,2. To już jest fajny zasięg torped, gdzie przeładowują się co 87 sekund. Możecie to sobie. No, teoretycznie adrenalina wam to co nieco przyspieszy, jeżeli dostaniecie obrażenia. Zasięg 9,2, uszkodzenia 11,600, ale prędkość 55, więc niestety wolne torpedy, bo 55 węzłów tylko, ale no 9,2 zasięgu na amerykańskim to już wam co nieco rekompensuje. Warto chyba zainwestować w torpedy. No to moja sugestia jest. Bomby głębinowe, moi drodzy, do obrony przeciwko podwodniakom, obrona przeciwlotnicza 34, nie jest źle, ale można sobie poprawić też modułem, zobaczycie, perkiem, można to co nieco ulepszyć. Manewrowość też całkiem dobra, 36,8, 560 promienia skrętu, przestawienie steru 2,7, no i kamo na 6,7, czyli dosyć wykrywalny. No tu na siódmym tierze nie mamy jeszcze tego modułu kamuflażowego dla niszczycieli, więc no trzeba troszeczkę umieć się skryć albo posiadać wytwornicę dymu, co posiadamy na Mahanie. Przechodząc do wyposażenia, warto tutaj na przykład skupić się na tym, że można sobie wziąć modyfikację do ładowania silnika. Ja jednak wziąłem tutaj na nim ochronę maszynowni.
Dodatkowo też, moi drodzy, macie modyfikację systemów celowniczych, albo jeżeli macie taki kaprys, możecie wziąć modyfikację wyrzutni torpedowych, dzięki temu przyspieszycie troszkę prędkość torpedy. No i jeszcze, co najważniejsze, pamiętajcie, że standardowe torpedy tutaj mają zasięg 6,4, więc dopiero po rozwinięciu macie ten dobry, fajny zasięg. No i na czwartym slocie możecie wziąć modyfikację napędu albo ewentualnie no, układ sterowania, no bo tak naprawdę nic więcej tutaj się nie przyda. Tak jak widzicie, camo nie ma, camo jest chyba dopiero na Bensonie. Ale i bez tego camo da się grać, bo na siódemkach tutaj idzie porobić robotę. Przede wszystkim dlatego, że macie wytwornicę dymu, którą warto być może zwiększyć tym właśnie węglowym modyfikatorem. Modyfikacja wytwornicy dymu o 20% dłużej trwającą. Ona daje naprawdę sporo, dlatego że trwa wtedy prawie 130 sekund z kawałeczkiem. 135 sekund bodajże, więc no można sporo tego dymu rozciągnąć, uratować sobie tyłek, sojusznikom, więc jesteście naprawdę przydatnym, pożytecznym niszczycielem, który zainwestowany w torpedy na pewno będzie się bardziej zwracał, dlatego że artyleria jest bardzo skuteczna. Jeszcze co do sprzętu eksploatacyjnego, możecie tutaj zamiast doładowania silnika, jeżeli uważacie, że nie jest zbytnio Wam potrzebne, użyć obrony przeciwlotniczej, dzięki temu no jakieś tam bzyki latające nad prawda, wami będą jeszcze bardziej dostawały obrażenia, a wiadomo, na amerykańskich takich niszczycielach ta obrona przeciwlotnicza jest dosyć konkretna. Tu oczywiście możecie sobie przyspieszyć długość, jeszcze wydłużyć trwanie dymu, oczywiście zalanko, oczywiście prędkość, no i przede wszystkim podpalenie. Ja uważam Mahana jako dobrego niszczyciela. Troszeczkę wahałem się, czy on na pewno na trzecie miejsce zasługuje, ale gdy pomyślałem sobie, jakie są inne niszczyciele w stawce, kto jakie miejsce pozajmuje, to osobiście uznałem, że Mahanem grało mi się dobrze. Zrobiłem go pod torpedowca i dowódcę, jeżeli miałbym tutaj robić, to użyłbym no jeszcze tutaj strójek z przeżywalności, no i tutaj zainwestował jak najwięcej w torpedy, dlatego że artyleria i tak jest dobra, a warto, żeby skupić się na tych torpedach, bo one są fajną dodatkową bronią i Mahanem można naprawdę, naprawdę dobrze pograć. I jeszcze ten dym, no to też swoje robi. No dobra, ale omówiliśmy sobie Mahana, pora przejść do kolejnego miejsca, czyli tym razem miejsce drugie wśród okrętów drzewkowych. Ciekawe, czy zgadliście, kogo ja mam na myśli tutaj. Zapraszam. Miejsce drugie wśród niszczycieli siódmego poziomu drzewkowych to oczywiście Mas. Może nie tak bardzo oczywiście, ale ten niszczyciel na pewno zasługuje na to, żeby go tutaj wymienić. Jest najstarszym siódemkowym niszczycielem niemieckim, nie mamy więcej żadnych tutaj, że tak powiem, jest drzewkowy. No jest oczywiście konkurencja, bo jest jeszcze Z31, ale trzeba dodać, że Mas ma swoje zalety i czasami Mas robi masę. Na siódemkach na pewno niszczyciel warty polecenia. No dlaczego? Już do tego przejdziemy. Rozmieszczenie pancerza, tak jak mówiłem, nie będziemy na to zwracać uwagi. O wiele większa pula punktów żywotności od m.in. Mahana. Te 3000 może robić różnicę. Możecie to sobie też nawet zwiększyć perkiem, więc jeszcze kilka punktów tutaj dojdzie. Torpedy to dwie poczwórne wyrzutnie na 8,5 km wystrzeliwane, prawda, co 90 sekund, zasięg 8,5 km, a obrażenia 14 tysięcy i o wiele szybsze. Tak też bardzo podobny czas przeładowania wyrzutni, tylko dwie wyrzutnie, nie trzy, ale większe obrażenia i większa prędkość torpedy. Tak też duże plusy. Artyleria, bo nie powiedziałem, a wy nic nie mówicie. Artyleria, moi drodzy, to 5 pojedynczych 128, krótszy zasięg, bo 10,8. Przeładowanie też dłuższe 4,2, ale obrażenia podobne, chociaż można powiedzieć troszkę większe, 1500 na 3000, czyli w ten sposób. Tak to się rozkłada. Bomby głębinowe do obrony przeciwko okrętom podwodnym. Obrona przeciwlotnicza punktowo lepsza, chociaż ja zawsze mam wrażenie, że Mas bardziej zbiera od lotniskowców, ale to może dlatego, że po prostu jest większy i łatwiej go trafić, więc pod to tutaj trzeba brać też na to uwagę. Manewrowość porównywalna, bo promień skrętu tylko i wyłącznie większy, no czas przestawiania steru też, ale prędkość prawie ta sama, no i kamuflaż 6,8, czyli prawie identycznie jak kolega
Mahan, ale mimo wszystko uważam, że Mas jest naprawdę fajnym niszczycielem, dlatego że składa się na to sam styl grania niemieckim niszczycielem, ale też do tego wyposażenie, które posiadacie na tej niszczarce. Warto tutaj powiedzieć, że możecie sobie wydłużyć sondę hydroakustyczną, do czego Was zachęcam. Mimo wszystko, że to jest siódemka, to sonda jest tutaj naprawdę fajna i niemiecka sonda, jak dobrze pamiętacie, z innych materiałów robi porządną robotę. Na drugim chyba celowniki, chociaż jeżeli chcielibyście sobie pograć na torpedy, też nic nie stoi na przeszkodzie, zawsze zwiększycie sobie tutaj ich prędkość, obrót, prawda, samych wyrzutni torpedowych. No i na czwartym slocie raczej właśnie modyfikacja napędu. Przechodząc tutaj macie wytwornicę dymu, krótszą, prawda, niż amerykańskie, ale zawsze jest, zawsze możecie się obronić, dzięki wytwornicy dymu. Macie też dodatkowo doładowanie silnika, co też jest bardzo przydatne i też macie właśnie sondę hydroakustyczną. Co prawda sonda jest 4-kilometrowa, no bo jest 4-kilometrowa, ale to już jest sonda 4 km i jeżeli ją wydłużycie, to będzie Wam trwała dłużej, prawda, dłużej będziecie mogli spotować nawet i torpedy, nawet i inne okręty. 4 km na siódmym tierze to może robić różnicę, kiedy chcielibyście rozstrzelać przeciwnika, bądź dobić, bądź wyspotować go, prawda, 2 km wcześniej niż jest nominalne, to standardowe wykrycie. Oczywiście to wszystko zależy od Was, czy będziecie sobie chcieli wziąć ochronę maszynowni, czy na przykład modyfikację do ładowania silnika, czy sondę hydroakustyczną. No i jeszcze dowódca, jeżeli miałbym polecać, to na pewno zrobiłbym go tutaj w ten sposób, bo tu jest 10 punktów, dołożył jeszcze do tego eksperta przeżywalności. Nadzorca chyba raczej niekoniecznie, ale na przykład przeładowanie, może tutaj ekspert w wyburzaniu, można tutaj czas trwania sprzętu, no i na przykład prędkość torpedy albo zalanie, żeby zawsze wchodziło. Tak też w ten sposób zasięg ostrzału nie jest aż tak bardzo konieczny, żeby tutaj się pojawił, więc ja na przykład bym inwestował z czwóreczek tylko w ekspert w kamuflażu. Mas na pewno poleca się do grania, głównie dzięki sondzie hydroakustycznej. No i dziwne by było, jakbym niemieckiego niszczyciela w sumie nie umieścił w stawce. Zastanawiałem się jeszcze tutaj, czy skaniarza nie umieszczać gdzieś w czołówce, ale mimo wszystko mi się troszkę średnio grało skanę. Głównie dlatego, że gdzieś tam, jeżeli doszło do jakichś potyczek artyleryjskich, to skanę jednak był taki, no, średniawy. No ale przejdźmy dalej, moi drodzy, przed nami miejsce pierwsze wśród okrętów niszczycieli siódmego tieru drzewkowych, prawda, co ja polecam najbardziej, no, zapraszam, spójrzcie. Miejsce pierwsze to brytyjski Jervis. Uważam, że w tym kamuflażu, po pierwsze to kamuflaż Overlord, czyli operacji D-Day, jest kapitalny ten kamuflaż, jeden chyba z lepszych, fajniejszych, jakie zostały wydane, naprawdę, ale wracając, Jervis zasługuje na pierwsze miejsce, to naprawdę kawał konkretnego niszczyciela, który, no, w dobrych rękach jest i fajnym torpedowcem, i do tego fajnym, zaczepnym, artyleryjsko-niszczycielem. Ogólnie on tak jest na granicy tej, nawet bym powiedział, 8 tieru. To jest naprawdę dobry niszczyciel. No, troszeczkę z kamuflażem trzeba tutaj uważać, ale zresztą przejdźmy do rzeczy, czyli do jego, prawda, parametrów. Rozmieszczenie pancerza to wiadomo, pomijamy. Żywotność, moi drodzy, 14300, czyli troszkę mniej niż niemiecki. No i tak na granicy, właśnie tak jak miał Mahan, chyba tu 200 punktów do przodu więcej. Artyleria, moi drodzy, to 3 podwójne 120, czyli troszkę mniejszy kaliber, a w 3 podwójnych wieżach, jedna na rufie, dwie na dziobie i strzelający, moi drodzy, co 5 sekund 1700 HK-ami, porządne obrażenia, i przeciwpancerne 200, czyli troszkę mniejsze. No i jeszcze, żeby nie powiedzieć, no to 12,1 zasięgu i szansa podpalenia celu 9%. To tyle z artylerii. Torpedy. Dwie wyrzutnie pięciorurowe, 7-kilometrowe, prawda, więc jest co tutaj zatorpedować, bo 10 torped możemy puścić na 7 km. Te torpedy oczywiście mają dobrą prędkość, ale nie szałową, 59 węzłów, można to podkręcić, ale no właśnie, no też nie będzie to takie ekstra, ekstra. Pamiętajcie też tą zaletę, że brytyjskie niszczyciele mogą puszczać wąską wiązkę wyrzutni torpedowych i pojedyncze torpedy, więc jeżeli chcielibyście gdzieś tak wytorpedować celnie przeciwnika, to jest ku temu
szansa. Torpeda zadaje obrażenia, moi drodzy, tutaj 15 tysięcy. No i tak jak mówiłem, 59 prędkości, 59 węzłów. Bomby głębinowe do obrony przeciwko podwodniakom, obrona przeciwlotnicza 31, czyli dosyć słaba, ale według mnie tutaj idzie nią to co nieco pobronić. Zresztą niszczyciele mają to na siebie, że raczej ciężko je tak wyciągnąć lotniskowcem, jeżeli oczywiście uważają. Manewrowość 37,8 węzła, promień skrętu 590, czas przestawienia dosyć szybki, kamuflaż 6,4. Najmniejszy kamuflaż z tych trzech, więc jest dobrze i no to pozwoli nam, prawda, z tego powiedzmy 7 kilometra puścić te torpedy, ale trzeba uważać, bo to jest niestety tylko 600 metrów różnicy. No i warto przejść do wyposażenia. Dlaczego ten Jervis jest taki fajny? Ja osobiście mam tutaj Jervisa zrobionego troszkę inaczej, bo między innymi zrobiłem, ja nie robiłbym go pod modyfikację sondy, mimo tego, że sonda jest fajna. Wytwornice dymu też bym nie wydłużał, bo one są szybkie, no ale na przykład tutaj można spokojnie zastosować właśnie tak jak mam, czyli modyfikację systemów celowniczych. Tutaj troszkę alternatywnie, no trzeba wziąć chyba modyfikację układu sterowania, dlatego że nie macie możliwości wzięcia doładowania silnika, a raczej prędkości, dlatego że nie ma tutaj możliwości zmiany. Warto pływać tutaj z flagą na prędkość okrętu, bo to jest jedyne wasze takie, tak zwane, można powiedzieć, przyspieszenie. No ale to też umożliwia wam sporo skręcać i uciekać i trzeba to nauczyć się opanować z krótkotrwałą wytwornicą dymu, bo to sporo pomaga. Artyleria, bo tutaj gramy artyleryjsko, tak jak mówię, 12,1 i to stanowczo powinno wystarczyć. Ja bym jeszcze zainwestował tutaj w przeładowanie artylerii, bo tą artylerią można fajnie postrzelać, poprzerzucać. Pociski przeciwpancerne i pociski OB zadają fajne obrażenia, więc jest tutaj naprawdę dobra ilość. Chociaż tak jak w domu, no trzeba uważać, bo to i zasięg nie jest rewelacyjny, torped, ale też i artylerii nie jest też rewelacyjny, bo to tylko 12 km. Sonda krótkiego zasięgu to 3x3, więc 3 km tam wykryjecie szybciej torpedy i też ewentualnie inne okręty. Tak też ma to swoje plusy, ale nie trzeba patrzeć na to jako główną ofensywną broń, chociaż pomaga, nie powiem. No i krótkotrwała wytwornica dymu, czyli krótkie dymki, czas działania rozproszenia 40 sekund, szybko stawiacie, ale szybko się też przeładowuje, bo lekko ponad minutę, więc no, możecie je wykorzystywać do takich akcji. Podejdę, strzelę, puszczę torpedy, odejdę, ucieknę dzięki temu dymowi. Pamiętajcie, dobrze planować drogę ucieczki. No i jeszcze dowódca, tutaj ja dowódcę na pewno, no tu jest podobnie początek zrobiony, czyli dwa perki w ten sposób, kamuflaż i do tego przypływ adrenaliny. Do tego najprawdopodobniej zastosowałbym, jeżeli ten dowódca wasz będzie szedł w górę, to zastosowałbym tu nadzorcę, bo potem macie napraweczki. Możecie zastosować eksperta przeżywalności. Dobrą opcją też jest, prawda, szybsze przeładowanie artylerii, bo ona tutaj ma dosyć spory czas, bo 5 sekund przeładowania, tak jak pamiętacie, no to jest sporo, zawsze ugracie tutaj nawet te pół sekundy. No jak nawet nie, to nawet nie, ale zawsze się to będzie liczyło. Być może podpalenie, być może zalanie i być może czas trwania, ewentualnie jeżeli zostanie wam punkt, to przeładowanie, bo to też może być dobre, jeżeli chcecie, żeby szybciej przeładowywała się sonda i dym, no to zawsze przyspieszycie tym. Ewentualnie możecie grać, ale ja tak grałem na samym początku, teraz już nie gram w ogóle z tą zdolnością. Ja grałem na początku z radiolokacją też, sprawdzało się, ale no obecnie jest to całkowicie niepotrzebne, to są 4 punkty, gdzie jeżeli nauczycie się grać niszczycielami, to dobrze wiecie mniej więcej na oko, gdzie może być przeciwnik, bardzo rzadko was zaskakują. Więc w ten sposób na trzecim, na pierwszym miejscu Jervis, na trzecim Mahan, na drugim oczywiście MAS. Tak wygląda moja topka niszczycieli drzewkowych 7 tieru. No i chyba pora przejść do okrętów premium, bo tam pula okrętów jest o wiele większa. No i przede wszystkim trzeba się zastanowić chwileczkę, co takiego dobrego jest wśród premek. I jesteśmy, moi drodzy, już przy okrętach premium, miejsce trzecie, Z39. Być może was to zaskoczy, ale no powiem tak osobiście, że no miałem troszkę dylematu, kto zajmie trzecie miejsce. Osobiście lubię błyskawice i z wielką chęcią
Też patriotycznie umieściłbym gdzieś polski okręt, ale jest on dosyć trudny. Tak samo przyjemnie grało mi się na przykład Jupiterem, albo przyjemnie FR-25. Nieźle grało mi się też Huronem. No ale biorę pod uwagę okręty, które rzeczywiście co nieco wnoszą do gry i taki przeciętny nowy gracz, jeżeli by sobie kupił albo dostał ten okręt, byłby z niego zadowolony. Tak też takie trzy okręty tu otrzymacie, a Z39 zajmuje trzecie miejsce wśród niszczycieli poziomu 7 premium, co najważniejsze. Co takiego posiada ten niszczyciel? Już spójrzcie. Pancerz, no troszeczkę tego jest, już na wieżę można coś przyjąć, ale bez przesady. Punkty żywotności szałowe, bo 22 tysiące, czyli no sporo, jak na 7, moi drodzy, naprawdę fajna ilość. Trzeba to wziąć oczywiście pod uwagę. Artyleria w tym wypadku to dwie pojedyncze 150, podwójna jedna wieża 150 tutaj na dziobie i pojedyncze dwie 150 tutaj na rufie. Więcej nie posiadacie, ale 150, moi drodzy, strzelają co prawda co 7 sekund na zasięg 11,8, ale zadajecie 2200 obekami, a 3700 przeciwpancernymi i uwierzcie mi, naprawdę daje się tym niszczycielem trafiać cytadele, bo 150 robią naprawdę robotę. Tak też polecany jest do ataków z zaskoczenia, przeważnie na 7 tierze. Warto też spojrzeć na torpedy. Mamy tutaj dwie poczwórne wyrzutnie, które prędkość mają 65 torpeda, 14400 obrażenia, zasięg 8,5 km i przeładowanie 90 sekund, więc nie jest aż tak strasznie. Więc torpedowo też można co nieco porobić. Z39 bardzo nie odstaje od tych niszczycieli torpedowych. Bomby głębinowe przeciwko podwodniakom, obrona przeciwlotnicza dobra. Tu trzeba powiedzieć, że naprawdę coś rozstrzelacie, no ale też tak jak w przypadku kolegi Masa, trzeba powiedzieć, że łatwiej trafić jest niemieckie niszczyciele, bo one są dosyć duże. Manewrowość tutaj troszkę cierpi, m.in. promień skrętu i czas przestawiania steru. Prędkość jest porównywalna, jak wszystkie niszczyciele na razie omawiane na tym tierze. No i kamuflaż 6,1. Bardzo niedużo, zobaczcie, 6,1 bez modułu kamuflażowego, jedynie z perkiem kapitańskim. Przechodząc do wyposażenia, a nie, przepraszam, tu jest moduł kamuflażowy, właśnie, to jest jeden z tych niewielu, które je posiadają. Przechodząc dalej, moi drodzy, między innymi dlatego jest 6,1. Tutaj warto też wziąć modyfikator wydłużenia sondy hydroakustycznej, jeżeli nie, to oczywiście warto zainwestować w ochronę maszynowni, celowniki, no bo artyleria jest konkretna, no i tutaj oczywiście rozwijanie pełnej prędkości, czyli modyfikacja napędu, no i obowiązkowo modyfikator kamuflażu. Raczej nie chcecie tutaj nic innego, on jest naprawdę super, bo to jeden z tych niszczycieli, które je posiada i warto wziąć pod uwagę to, że Z39 naprawdę może walczyć z wyższymi tierami na 6,1 spokojnie. Poukrywacie się, prawda, i porobicie swoją robotę. Dodatkowo to jest 7, więc sporo tej roboty możecie porobić. Oczywiście ze sprzętu posiadacie wytwornicę dymu. Czas trwania rozproszenia to 69 sekund będzie ona się rozkładała i trwała, więc jest ok. Doładowanie silnika i sonda hydroakustyczna. 5-kilometrowa, więc warto zainwestować, aby mieć ją jak najdłuższą. No i dowódca tutaj zrobiony w ten sposób, ale można eksperta przeżywalności na starcie zamienić z adrenaliną, żeby jeszcze szybciej się przeładowywały pociski i artyleria. No, nadzorca nie jest raczej konieczny, na pewno kamuflaż, na pewno przeładowanie artylerii, na pewno podpalenie, być może coś z torped, jeżeli zostaną Wam punkty i będziecie chcieli w to zainwestować. Tak też Z39 poleca się jako miejsce trzecie. Zapraszam teraz do miejsca drugiego. Miejsce drugie to poi Judachi. No tak, jeżeli ktoś wie, o co chodzi, to już wie, o co chodzi. Poi, moi drodzy, Judachi na miejscu drugim wśród siódemek niszczycieli premium. Dlaczego? Dlatego, że jest naprawdę fajnym torpedowcem. I wśród drzewkowych mieliśmy tam podział, prawda, na drzewko do Shimy, drzewko do Haru, a Judachi jest naprawdę spoko niszczycielem i warto go brać pod uwagę.
rozmieszczenie pancerza tutaj. No nie będziemy omawiali żywotność 16 tysięcy, czyli no mniejsze od Niemca. Artyleria jedna pojedyncza 127, ona jest tutaj umieszczona i główna bateria to dwie podwójne 127 strzelające co 9 sekund, czyli dosyć długo i bardzo długo, w sumie najdłużej jak na razie ze wszystkich tych niszczycieli. Oni nie umieją ładować, automatów żadnych nie mieli, do tego na 11,8 km, 2,100 prawda obekami, 2,200 przeciwpancernymi, no i szansa podpalenia 10%, więc troszkę większa. Artyleryjsko raczej nie jesteście dobrzy, bo wy nie jesteście od artylerii, jesteście od torped. Moi drodzy, torped i to porządnych, bo dwie poczwórne wyrzutnie na 15 km, prędkość torpedy 67, maksymalne uszkodzenia 15 tysięcy i przeładowuje się taka torpeda co 90 sekund. No, co powiedzieć, spora wykrywalność, bo 1,9, ale 15 km zasięgu możecie sobie torpedować, jak wam się żywnie podoba, nie patrząc na kamuflaż. Bomby głębinowe do obrony przeciwko podwodniakom, obrona przeciwlotnicza tragiczna, więc uważajcie, jak lotnisko was śledzi. No i jeszcze manewrowość 35 węzłów, promień skrętu 570, taki średni, no i czas przestawienia 3,2, kamuflaż 6,1, to jest bardzo istotne, dlatego że możecie bawić się w spotera i torpedować sobie z dosyć daleka. Wyposażenie, moi drodzy, tutaj nie mamy, tak jak widzicie, modułu z kamuflażem i między innymi już mamy 6,1, tyle co Niemiec. Tak też mogłoby być jeszcze więcej, gdyby byłyby jakieś bonusy. Oczywiście zrobiony pod torpedy. Można ewentualnie wydłużyć mu czas silnika, miałoby to sens do ładowania, żeby zająć jak najlepszą lokalizację i przede wszystkim jak najlepiej, prawda, jak najdłużej uciekać. Oczywiście torpedy, silnik, wszystko tutaj w modułach. No i macie jedną dobrą rzecz, bo macie 3 razy przyspieszacz ładowania torped. Do ładowania silnika, wytwornice dymu, jakby was coś złapało, prawda, bądź doszło do takiej sytuacji, że na was polują, to możecie sobie ją puścić i próbować się, prawda, odstrzelać, chociaż tak jak widzieliście, artyleryjsko jesteście słabi. Tutaj Takeo Suzuki, dowódca troszkę ulepszony, głównie dlatego, żeby mieć eksperta przeżywalności. Wzięte już perki na przeładowanie wyrzutni torped i przypływ adrenaliny, no i do tego tylko i wyłącznie kamuflaż. Można grać tutaj na tej prędkości, na cichym sprinterze. Pamiętajcie, że wydłuży wam to, prawda, przeładowanie artylerii, ale dostaniecie bazowo 8% prędkości okrętu, no i można tu gdzieś jeszcze coś torpedowego do niego dobierać. Raczej nie polecałbym brania nadzorcy, dlatego że tak z doświadczenia wiem, że te 4 przeładowania torped to tak rzadko wam przyjdzie użyć, bo raz, że te bitwy niekoniecznie zawsze tyle trwają, dwa, że no niekoniecznie może będziecie na tyle zdolni. Zobaczycie sobie zresztą, jak wychodzi. Ogólnie Judachi ja polecam. Według mnie to konkretny kawał torpedowca z małym kamuflażem. No i jeżeli ktoś planuje robienie sobie shimy, bądź szuka małej shimy na 7 tierze, to Judachi się poleca, dlatego że naprawdę jest no fajny, jest ok, naprawdę dobry kawałek niszczyciela, a w odpowiednich rękach jakiegoś gracza, co potrafi torpedować, przyspieszy sobie jeszcze te torpedy, co prawda to kilka węzłów, ale zawsze robi różnicę, no to jest naprawdę totalnym mordercą, między innymi pancerników. Pamiętajcie, że 15 tysięcy zadajecie z torpedy, więc to jest dużo. To jest naprawdę sporo. No i teraz przejdźmy do miejsca pierwszego. Ciekawe, czy zgadniecie, kto na nim będzie. Może wam go zasugerowałem, a może nie. Może przejdźmy w sumie po prostu. I miejsce pierwsze dla Kanadyjczyka, czyli niszczyciela 7 poziomu premium. Hajda, moi drodzy, niszczyciel z nacji Wspólnoty. Od niedawna już całe, prawda, drzewko krążowników posiadamy. Niszczycieli jeszcze tam żeśmy nie uświadczyli, ale hajda jest godnym reprezentantem 7 tieru. No jeżeli posiadacie jakiegoś dowódcę zrobionego maksymalnie, to polecam go przerzucać, bo ten niszczyciel na to zasługuje. Można by było sobie zażartować, że na podwójnym pierwszym miejscu niszczyciel Jervisowy. No, ale hajda jest zupełnie inna, bym powiedział super.
Jest, więc rozmieszczenie pancerza nie rozmawiamy, żywotność 18 tysięcy kawałeczek tej żywotności jest, podwójna bateria 3 na 3 wieżach, 120 mm, strzelająca co 4,8 sekundy, tutaj przyspieszona, maksymalnie zasięg 12,3, no i co najważniejsze, obekami mało, 1900, przeciwpancernymi też nie za dużo, ale szybko strzelność nadrabiacie, bo 4,8, więc jest tutaj czym postrzelać, szansa na pożar to tylko 6%, ale jak skutecznie będziecie walili, to gdzieś te pożary będą wpadać. Macie tutaj też baterię dodatkową, jedną artylerię właśnie podwójną, taką śmieszną tutaj na rufie, 102 i ona strzela na zasięg 4,2 km, no i zadaje 1500, więc jakby co, to tam coś tam będzie wam plumkało. Ona też jest do obrony przeciwlotniczej. Torpedy, jedna poczwórna tylko wyrzutnia 8-kilometrowych torped, które przeładowują się co... tutaj co 96 sekund, no i macie 62 węzły prędkości, 16 tysięcy z torpedy, więc szału torpedowego nie ma, dlatego patrzymy tutaj pod artylerię, bomby głębinowe przeciwko podwodniakom, obrona przeciwlotnicza dosyć spora, głównie dlatego, że macie to działko z tyłu, prawda, to 102 mm, on swoje robi, ale też ogólnie reszta tych artylerii przeciwlotniczej sporo tutaj robi. Manewrowość 38 węzłów, ok, promień skrętu duży, tutaj trzeba brać to pod uwagę, przestawienie steru 3,8, kamuflaż 5,7, kapitalny, po prostu jesteście kanadyjskim ninja, najprościej mówiąc, kanadyjski ninja w dobrych rękach robi robotę, bo Hajda posiada jeszcze do tego wyposażenie, które wam to umożliwi. Tutaj warto ewentualnie wziąć sobie któryś ze specjalnych rzeczy. Ja gram standardowo ochrona maszynowni, ewentualnie można by było grać pod wydłużoną sondę albo silnik, ale nie jest to konieczne. Tutaj wystarczy standardowo. Ewentualnie modyfikacja długości dymu, ale też nie jest to konieczne. Jest ok, standardowo, mi się podoba co najmniej. Oczywiście warto by było się nad tym skupić. Ja oczywiście gram na celowniki, mi się dobrze gra. Przede wszystkim sprzęt eksploatacyjny. Macie niskoprężną wytwornicę dymu, czyli jeżeli poruszacie się na 1/4 prędkości bądź na wstecznym, to jest szansa, wtedy całkowicie jesteście zadymieni, bądź jak stoicie w miejscu. No i ta działanie sprzętu trwa 123 sekundy. Tu akurat, bo chyba flaga jest założona. No i dzięki temu, bądź perk, no i dzięki temu macie możliwość, prawda, sobie tam strzelania, prawda, z tego dymku, jeżeli oczywiście ktoś wam coś tam spotuje. Doładowanie silnika i sonda hydroakustyczna. Dzięki wykrywacie 3,5 km okręty, a 2,5 torpedy. To też jest ważne. Tutaj pani dowódczyni Matilda jest zrobiona tak, jak widzicie właśnie, z adrenaliną, z szybkostrzelnością przeładowania. Pociski przeciwpancerne są ulepszone. Ja tak sobie akurat zrobiłem. No i poprawiony sprzęt eksploatacyjny i ewentualnie szansa spodowania zalania, jeżeli już by te prawda, torpedy weszły, to niech zalewają. No i ekspert przeżywalności. To jest też taki perk troszkę wampirowy, więc tutaj ewentualnie, jeżeli chcielibyście, można ekstra ciężką amunicję zamienić na eksperta w wyburzaniu, dlatego że jeżeli na tych tierach męczą was podwodniaki, to pamiętajcie, że promień eksplozji tutaj do właśnie podwodniaków i bomb głębinowych właśnie się zwiększa, więc no ma to sens, jeżeli chcecie być bardziej przydatni właśnie w tego typu potyczkach. Tak też Hajda poleca się na miejscu pierwszym, jest naprawdę kozacka, potrafi może nie storpedować z niewidki, ale na pewno blisko podejść, dużo wyspotować. Inne niszczyciele będą już spotowane, gdzie Hajda jeszcze nie jest spotowana i ona potrafi się wycofać, więc to ma duże znaczenie dla Hajdy jako dobrego niszczyciela. Dzięki temu kto inny może rozpocząć ostrzał, krążowniki, pancerniki, które was wspierają, jeżeli gracie w dywizjonach, często się tak dzieje, a Hajda może się wycofać bądź stanąć w miejscu i pomóc w odpowiednim momencie, jak już tamci się odezwali, zatopić, prawda, wroga, który dał się wyspotować. Więc Hajda poleca się, dajcie znać, moi drodzy, który według was niszczyciel jest najlepszy, właśnie siódmego tieru, który drzewkowy, który premium, którym wam się dobrze gra, bądź czy ja według was o czymś zapomniałem, być może jest tu jakiś ukryty kozak, no kozak jest na 8 tierze, no ale wiecie o co chodzi, jakiś super, mega niszczyciel, o którym ja zapomniałem i wy uważacie, że warto by było o nim wspomnieć. Tak też
Także dziękuję serdecznie, polecam tą serię, polecam w ogóle swój kanał i do zobaczenia już niebawem na 8 tierach.